Joanna Jędraszczyk-Kałuwak. Witam Państwa w naszym comiesięcznym programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. W majowym odcinku poinformujemy Państwa o zmianach w programie Zielone Czeki, a także wydłużeniu terminu składania propozycji co do przyznania wyróżnień. Zmiany wprowadzono także w programie Czyste Powietrze, którego realizacja jest jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poinformujemy również o możliwości skorzystania z inkubatora LIFE, pomocy dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków programu Komisji Europejskiej na rzecz poprawy klimatu. Na koniec zaprosimy na obszerną rozmowę z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tomaszem Bednarkiem, który opowiedział nam o działalności instytucji w czasie pandemii. 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Od lat tego dnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczał ekodziałaczom zielone czeki. Tym razem z uwagi na trwającą pandemię galę odwołano, a nabór wniosków w konkursie został przedłużony. Zielone czeki to nagrody przyznawane osobom, a także instytucjom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Nagrodami w konkursie są zielone czeki o wartości w zależności od kategorii od 10 do 25 tysięcy złotych oraz statuetki i dyplomy honorowe. Od 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy przyznano zielone czeki, nagrodzonych zostało już blisko 300 osób, a suma nagród przekroczyła 2,5 miliona złotych. W tegorocznej edycji konkursu dokonano szeregu zmian. Zgodnie z regulaminem wyróżnienia przyznane zostaną w 5 kategoriach: ekologiczna osobowość roku, ekogmina roku, najaktywniejsza gmina roku walcząca ze smogiem i niską emisją, inwestycja proekologiczna oraz programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. W konkursie mogą teraz wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nabór wniosków o przyznanie nagród zakończyć się miał 31 marca, a 22 kwietnia miała odbyć się uroczysta gala wręczenia wyróżnień. Jednak z uwagi na trwającą pandemię zarząd funduszu zdecydował o przesunięciu tego terminu. Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ulicy Plebiscytowej 19 w Katowicach do 31 sierpnia bieżącego roku. Wręczenie nagród zostanie natomiast zaplanowane na wrzesień. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku można odnaleźć na stronie internetowej Katowickiego Funduszu. Po ponad półtora roku prowadzenia programu Czyste Powietrze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia zasady przyznawania dotacji. Zmieniono także wzór formularza i regulamin naboru wniosków. O szczegółach dowiedzą się Państwo z naszego materiału. Od 15 maja nabór wniosków do Czystego Powietrza prowadzony jest na nowych formularzach w oparciu o zmienioną wersję programu. Zmiany to przede wszystkim uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego. Uproszczono także kryteria dochodowe i sam wniosek, który od teraz można składać także online poprzez serwis gov.pl. Na rozstrzygnięcie wniosku nie trzeba już będzie czekać 3 miesięcy, bo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą je rozpatrywały w ciągu 30 dni. Co ważne, Czyste Powietrze zintegrowano z programem Mój Prąd, więc teraz jednocześnie można uzyskać dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej. A w planach jest jeszcze włączenie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego, a także stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się do finansowania urządzeń, materiałów i usług. Zmiany są efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynikają one z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę 3 milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania. Ze szczegółami najlepiej zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W kwietniowym odcinku programu Działaj ekologicznie i żyj zdrowo informowaliśmy Państwa o możliwości pozyskania środków na realizację ekoprojektów w ramach programu LIFE. Dziś prezentujemy kolejne informacje na temat tego działania, między innymi o inkubatorze LIFE oraz konsultacjach online. Każdy, kto ma pomysł na poprawę europejskiego ekosystemu, ma teraz duże pole do popisu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje prace związane z przygotowaniem unijnego wniosku w ramach pilotażowego programu Inkubator LIFE.
Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek. Wynosi prawie 3,5 miliarda euro dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Maksymalnie można pozyskać 50 tysięcy złotych. Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie w 4 lub 5 transzach po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowania i oceny wniosków obowiązującej w programie LIFE. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej, co oznacza, że przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Inkubator składa się z 4 elementów, który obejmuje także narzędzie elektroniczne pod nazwą e-Consultant LIFE, bazę podmiotów, czyli Find Your Partner for LIFE oraz wsparcie merytoryczne LIFE Support, i to właśnie ono ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju może okazać się kluczowe. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów online, umawiając się na konsultacje telefoniczne oraz wideo rozmowy. Więcej o programie LIFE można dowiedzieć się ze stron internetowych Komisji Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A na koniec naszego programu zapraszam Państwa na rozmowę z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z wywiadu dowiedzą się Państwo, jak fundusz jako instytucja radzi sobie w czasie pandemii. Ponadto w rozmowie poruszyliśmy kwestię flagowych programów katowickiego WFOŚ-u. Prezes opowiedział o naborze wniosków do programu Czyste Powietrze oraz przesunięciu terminów w konkursie Zielona Pracownia 2020 i Zielone Czeki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy może od programu Czyste Powietrze, bo wiele zmian w tym programie nastąpiło. Na czym one polegają? Tak, zgadza się. Od 15 maja uruchomiona została nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Po tym pierwszym okresie funkcjonowania, tak jak zresztą zapowiadaliśmy, wpatrywaliśmy się, monitorowaliśmy przebieg tego programu, zbieraliśmy informacje także od mieszkańców, jakie mają problemy, trudności w aplikowaniu w tym programie, w ramach tego programu, i po to, aby jak najbardziej usprawnić funkcjonowanie tego programu, aby zwiększyć dostępność do tego programu, ale także ułatwić możliwość aplikowania. Zostały przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany do tego programu, które przede wszystkim upraszczają procedurę przygotowania wniosku, składania tego wniosku. Sam formularz wniosku został uproszczony i sama procedura przyznawania tego dofinansowania ma być szybsza, sprawniejsza, tak aby w ciągu 30 dni, a nie tak jak do tej pory było, w ciągu 90 dni, takie wnioski były weryfikowane i aby każdy zainteresowany w tym okresie dostał tą informację o dofinansowaniu. Także zmiany, które upraszczają program i sprawiają, że będzie dostępniejszy dla mieszkańców. Też uruchomiona została możliwość składania wniosków online przez stronę gov.pl. Czy to spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Śląska? To trudno jeszcze w tej pierwszej okresie mówić tak jakoś bardzo szczegółowo o tym, jakie efekty to już przyniosło, dlatego że przypomnę, mamy dopiero tydzień obowiązywania tego nowego programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie po 15 maja, czyli w tej nowej wersji, nie spada. W dalszym ciągu te wnioski do nas wpływają tak jak w pierwszej wersji programu, więc myślę, że będzie on dalej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, nawet większym niż do tej pory. I do tego zachęcamy mieszkańców, aby właśnie teraz, kiedy skończyły się sezon grzewczy, kiedy mamy sezon wiosenno-letni, przygotować swoje domy do kolejnej zimy i właśnie teraz pomyśleć o wymianie tych starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Pojawiła się też informacja, że program został niejako połączony z programem Mój Prąd. Na czym to połączenie polega? Tak, integracja programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd polega na tym, aby właśnie te osoby, które chcą przeprowadzać taką kompleksową
inwestycję związaną i z termomodernizacją, wymianą źródła ciepła i montażem fotowoltaiki, aby nie musiały aplikować dwoma różnymi wnioskami, jednym u nas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, drugim w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, także te osoby, które takie kompleksowe inwestycje realizują, chcą realizować, składają jeden wniosek i w ramach tego jednego wniosku składanego u nas ta dotacja, te 5 tysięcy złotych z programu Mój Prąd jest przyznawana. Proszę jeszcze powiedzieć, ile osób już skorzystało z programu Czyste Powietrze, ile wniosków spłynęło do siedziby funduszu, ile pieniędzy zostało wydanych na ten cel? Program Czyste Powietrze od samego początku cieszy się największym zainteresowaniem u nas w województwie śląskim. Do tej pory mamy złożonych ponad 16,5 tysiąca wniosków, z czego 90% to są wnioski już zweryfikowane przez nas, więc to tempo realizacji rozpatrywania jest na bardzo dobrym poziomie i to już około 250 milionów złotych, które na ten cel, na realizację tego programu, można powiedzieć, zostało przeznaczone w naszym tylko województwie. To Czyste Powietrze, oczywiście będziemy wracać do tego tematu, ale macie także wiele innych ciekawych programów, wręcz flagowych dla katowickiego oddziału. Co z zielonymi czekami, bo zwykle były wręczane w Dniu Ziemi, no w tym roku musiały zostać przesunięte. Uruchomiliśmy w tym roku, tak jak co roku zresztą, konkurs zielonych czeków. Na początku roku została otwarta możliwość składania wniosków do tego konkursu. Niestety planowana, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, na Dzień Ziemi gala rozdania tych nagród Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została przełożona z powodu pandemii koronawirusa. W tej chwili przesunęliśmy to na jesień tego roku. Będziemy na bieżąco śledzić, obserwować, jak rozwija się sytuacja i jeżeli te obostrzenia sanitarne pozwolą na przeprowadzenie takiego wydarzenia, to jesienią te nagrody będziemy rozdawać. Jeżeli niestety pandemia koronawirusa nie ustąpi na tyle, byśmy mogli to w sposób bezpieczny przeprowadzić, no to w tym okresie będziemy podejmować decyzję o ewentualnym dalszym przełożeniu terminu. Na dzisiaj trudno mi tu jednoznacznie powiedzieć, tak jak i wszyscy inni śledzimy te wydarzenia na bieżąco i decydujemy w zależności od rozwoju sytuacji. Na pewno jednak nie rezygnujemy z konkursu i te nagrody dla osób, dla instytucji, dla organizacji działających na rzecz ochrony środowiska będą przyznawane. Czy zmianie uległ też termin nadsyłania wniosków o przyznanie tych nagród? Tak, zmianie uległ też termin. W tej chwili przyjmujemy nagrody do końca sierpnia. Wiele zmian w tym roku w zielonych czekach. Z czego one wynikają i na czym polegają? W tym roku uznaliśmy, że po tych wielu, wielu latach dotychczasowej formuły Nagrody Zielonych Czeków chcieliśmy ją po prostu odświeżyć. Chcieliśmy też postawić pewne akcenty na to, co dla funduszu jest w tej chwili najistotniejsze w naszej działalności, czyli ta walka ze smogiem. To, co w tej chwili jest dla funduszu takim najważniejszym, priorytetowym działaniem, stąd nagroda w kategorii gminy najlepiej walczącej z niską emisją, stąd nagroda ekogminy roku, po to, aby rozszerzyć katalog tych podmiotów, które mogą otrzymać taką nagrodę, ale także poprzez tą nagrodę, aby zachęcić właśnie i gminy, i organizacje do takiej większej aktywności na polu ochrony środowiska. Kolejny projekt to Zielone Pracownie. Pierwsza część tego konkursu została zakończona, wyniki ogłoszone. No a co z tym głównym konkursem, Zielona Pracownia 2020?
Główny konkurs jest w toku. Tutaj wyszliśmy naprzeciwko szkołom, które przecież są beneficjentem tego programu. Przesunęliśmy, wydłużyliśmy termin składania wniosków. W tej chwili do końca maja bieżącego roku można te wnioski składać. Szkoły, jak wiemy, od kilku miesięcy są zamknięte, w związku z tym też miałyby problem w tym pierwotnym terminie z kompletowaniem dokumentacji, złożeniem tych wniosków, ale w tej chwili te wnioski już do nas wpływają w dużych ilościach, także konkurs, mimo że termin został wydłużony, to jest realizowany i myślę, że tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku te nowe ekopracownie, zielone pracownie od początku kolejnego roku szkolnego będą się otwierały i kolejne szkoły zyskają nowoczesne, dobrze wyposażone, ekologiczne pracownie. Pan zawsze jest ciekawy tych nowo powstających zielonych pracowni. Czy już tam podglądał Pan te projekty i czeka na efekt finalny? Nie, tu przyznaję, nie miałem okazji się z nimi jeszcze zapoznać. Trwa nabór, trwa konkurs, są zbierane te wnioski jeszcze, także trudno na dzisiaj mi jeszcze jest jakoś odnieść się do tego, co zostało złożone w tym roku. Więc przejdźmy do kolejnego programu. Chodzi o program finansowania służb ratowniczych. Co to za program? Kto może skorzystać z dofinansowania? Na co te pieniądze mogą pójść? Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych to też jeden z takich ważnych dla naszego funduszu programów, które od kilku lat realizujemy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. W tym roku po raz pierwszy składa się z dwóch części. Do tej pory była to tylko część dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. W tym roku otworzyliśmy już nabór na tą część tego programu. Ponad 7 milionów złotych przeznaczonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel. Około 30 jednostek w tym roku zyska dzięki naszemu programowi nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, a już niedługo otwierać będziemy kolejny nabór w ramach drugiej części tego programu dofinansowania sprzętu także dla ochotniczych straży pożarnych, bo wiemy, mamy tą świadomość, że same samochody dla tych jednostek nie wystarczą, aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze. Stąd ta druga część programu i dofinansowanie na drobny sprzęt, na umundurowanie, to co potrzebne jest strażakom do prowadzenia akcji bojowych. Dlaczego tak ważne dla Funduszu Ochrony Środowiska jest wspieranie właśnie służb ratowniczych? Bo to jednostki, które oprócz dbania o nasze życie i zdrowie dbają też o środowisko. To jednostki, które biorą udział w akcjach dotyczących zapobiegania skutkom następstw katastrof środowiskowych, pożarów, powodzi różnego rodzaju, tego typu nieszczęśliwych wypadków. Dzięki swojej działalności, zaangażowaniu dbają właśnie o środowisko i dzięki temu tak ważne dla nas jest, aby wspierać ochotnicze straże pożarne, a dodatkowo to ochotnicy, którzy robią to z zamiłowania, którzy robią to w sposób bezpłatnie i są pierwsi tam, gdzie tego jest taka potrzeba, aby chronić życie ludzi, ale także chronić środowisko. Panie prezesie, dużo tutaj mówiliśmy o pandemii trwającej. W jaki sposób fundusz wspiera walkę z COVID-19? Tak jak wiele innych instytucji, także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, myślę, stanęły tutaj na wysokości zadania i uruchomiły wsparcie
dla szpitali biorących udział, leczących chorych na COVID-19. Wspólna inicjatywa wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i takie szybko przygotowaliśmy program dotyczący finansowania usuwania odpadów zakaźnych powstających w szpitalach, właśnie tych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19, bo mamy tą świadomość i wiemy, że ta pandemia spowodowała, że zapotrzebowanie na rękawiczki, maseczki i innego rodzaju sprzęt, wyposażenie medyczne jednorazowe znacząco zwiększyło się w okresie pandemii, ale to powoduje też, że znacząco zwiększyła się ilość odpadów i to odpadów o charakterze zakaźnym, które są także niebezpieczne dla środowiska. Stąd wyszliśmy z taką inicjatywą, aby w trosce o środowisko, czyli o to, do czego został powołany fundusz, uruchomiliśmy program finansowania właśnie usuwania tych odpadów zakaźnych i przeznaczyliśmy na ten cel w naszym województwie 1 milion złotych, co pokazuje też skalę tych odpadów, jaka powstaje właśnie w wyniku działalności szpitali, tych szpitali zakaźnych. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jak zmieniła się Wasza praca w funduszu właśnie z uwagi na trwającą epidemię. Taka organizacja pracy, czy przyjmujecie petentów, czy preferujecie kontakt telefoniczny, czy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej? Fundusz, tak jak wszystkie w zasadzie instytucje czy przedsiębiorstwa, musiał dostosować się i dostosował się do tej nowej sytuacji, z którą się wszyscy stykamy. Oczywiście pandemia nie spowodowała, że fundusz przestał funkcjonować. Przez cały ten okres pracujemy niezmiennie, ale faktycznie musieliśmy dokonać pewnych zmian w organizacji pracy, zarówno wprowadzić możliwość pracy zdalnej, jak i też zachęcamy wszystkich zainteresowanych właśnie do takiego kontaktu zdalnego poprzez pocztę elektroniczną, poprzez telefony, w celu właśnie ograniczenia takich kontaktów bezpośrednich. Także realizujemy wszystkie programy w dalszym ciągu, zachęcamy do składania wniosków. Jednak z uwagi na trwającą epidemię zachęcamy właśnie do takiego kontaktu zdalnego, przesyłania wniosków, czy to w wersji elektronicznej, czy to za pomocą poczty, i ograniczamy te kontakty osobiste, aczkolwiek w dalszym ciągu w pełnym zakresie wykonujemy swoje zadania. Czy ten czas, kiedy troszeczkę wszyscy zwolnili, wykorzystujecie też może na jakieś plany na przyszłość i wizję nowych projektów, nowych programów? To też jest taki czas, w którym fundusz faktycznie przygotowuje się do kolejnych programów. To cały czas realizujemy i konsultujemy, co miało miejsce już w zasadzie w okresie tej pandemii, naszą listę priorytetów na kolejny rok. Tutaj do końca czerwca będziemy uchwalać właśnie nasze priorytety na kolejny rok i przygotowujemy też kolejne programy dotyczące funkcjonowania jeszcze w tym roku. Myślę, że w czerwcu będziemy mogli ogłosić kolejny program, nad którym pracujemy, skierowany do indywidualnych mieszkańców, ale zanim to ogłosimy, to może jeszcze chwileczkę zaczekam. To w takim razie skontaktujemy się ponownie z Panem w czerwcu i dopytamy o ten nowy program. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W dzisiejszym programie to już wszystko. Apelujemy też do Państwa, by w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pamiętać także o ochronie środowiska. Każdy z nas może to robić, segregując odpady, nie zaśmiecając miejskiej zieleni jednorazowymi rękawiczkami i maseczkami, czy oszczędzając wodę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za miesiąc.